Ciebie jeszcze nigdy nie widziałem. Tak to patrzysz. Jak smakuje? Ciebie też. Jak smakuje? Jak smakuje to? Dawaj, jakie odczucie właśnie. Fajna sprawa. Myślę, że sprawiliśmy sporo radości mieszkańcom Gdańska, także sobie, i cieszę bardzo to zwycięstwo, bo nie było łatwo. Cały rok pracowaliśmy na ten sukces. Myślę, że chciałbym ja osobiście, żeby to był tylko przystanek i że jeszcze namieszamy sporo w Ekstraklasie. Walce o tytuł, dokładnie. Daniel, nie było pomysłu, żeby dzisiaj wpaść na konferencję z jakimiś szampanami trenera oblać? Nie, myślę, że... Szykujecie na coś ważniejszego? Za dwa tygodnie? Fajny pomysł i myślę, że być może z niego skorzystamy, ale no, cieszyliśmy się, ale też no... Regeneracja i tak naprawdę za 3 dni gramy następny mecz. Tyle, no. Pojedziecie pod Neptuna, bo podobno to od was zależy, czy się wybierzecie tam, czy nie. Nie wiem, bo tak jedni się kąpią, drudzy jedzą, trzeci udzielają wywiadów, ktoś tam w autobusie jest. No, ruszamy na samolot zaraz i wracamy. Na pewno myślę, że to wszystko będzie z głową dzisiaj robione. Trzeba też dać radość kibicom, bo jednak dużo tutaj ich było i naprawdę czuć było ich wsparcie. Myślę, że dla nich to też jest wyjątkowe. No właśnie, ta pierwsza połowa, kiedy kibiców nie było i nie było tego dopingu, wyglądała zupełnie inaczej od tej drugiej, gdzie kibice faktycznie mocno się włączyli w was wspomaganie podczas tego meczu. Na nich oczywiście gra. Tak, ci, co w ogóle nie patrzyliście, co myślę, się dzieje. Myślę, że to był bardzo ciężki mecz, bo i stadion nowy, i ta cała otoczka, wszystko, nawet nie chcę gadać, ale i piłki nawet nowe były. No, ranga meczu, nie wszyscy występowali w takim meczu. No, trzeba jednak te emocje trzymać na wodzy, trzeba grać konsekwentnie. Czasami nie da się pięknie, ale tak jak powiedziałem, konsekwentnie i skutecznie. No, finałów się nie gra, finały się wygrywa. Zdajesz sobie sprawę z tego, to co trener Stokowiec też mówił na konferencji, że staliście się nieśmiertelni w Gdańsku? No, takie apelacje słyszeliśmy od kibiców, że jeżeli wygramy ten puchar, to niektóre pokolenia, które teraz żyją, jeszcze żadnego trofeum w Gdańsku nie wygrały, a teraz tak naprawdę to wszystko jest dla nich. Jak Flavio strzelił bramkę, sędzia nie uznał, nie było gdzieś tam w głowie, o kurde, znowu? Od góry właśnie, cały czas. Wielu zawodników powiedziało w szatni, że poczuło, że jeszcze coś się stanie. Jeszcze coś się stanie przed końcem. Bardzo dobra reakcja i tak naprawdę no, powalczyliśmy, żeby ten mecz zamknąć przed końcem. Artur tam poszedł jak dziś w rządzie na tą. Nie, ale na pewno on mi powiedział przed meczem, że strzeli bramkę. Mówił mi 3 tygodnie, że strzeli 2 ważne bramki z Legią i z Pucharze Polski. No, żeby był karny, prawdopodobnie by strzelał, nie? Ale to już nie ma co do tego wracać. Super. Dzięki, do zobaczenia.